czasu naszego ostatniego spotkania z Dianą, która dusiła i zagryzała kury, minął około miesiąc. W tym czasie właścicielka psa pracowała nad kontaktem i nad przywołaniem. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć rezultaty jej pracy. Właściwie mogę Państwa uprzedzić, że ten filmik będzie bardzo nudny, dlatego że w ogóle nie udało nam się sfilmować żadnej pogoni za kurami ani krwiożerczych scen z ich duszeniem. Natomiast sfilmowałem wspaniałego, miłego, przyjaznego, domowego psa, który zmienił swoje postępowanie i bardzo, bardzo się wyciszył. Stał się po prostu miłym przyjacielem i towarzyszem codziennego życia. No dobra, już się przywitałaś. Jesteś uroczą, piękną, wspaniałą suczką i mądrą. I mądrą. I pani co, mam taki pomysł. Zrobimy sobie, zobaczymy jak ona na przywołanie reaguje. Może pani zrobić taki eksperyment, że kawałeczek, a to ona teraz będzie się przyklejać pewnie. Albo ja z nią pójdę, a pani ją zawoła. Dobra? Idziemy. Dobra, proszę zawołać. Ślicznie. Przywołanie super. Jaka grzeczna sunia. Pięknie. O, a proszę ją teraz odwołać, bo ona sobie pobiegła. Chodź. No biegniemy, biegniemy ślicznie. Dobry pies. Pięknie. Bardzo lubi się bawić. Chodź. I możemy się cofnąć. Znaczy, jeżeli przyspieszyć chcemy przywołanie, to się cofamy wtedy, nie? Czyli mówimy chodź i wtedy, jak się cofniemy, to pies przyspieszy. O. Super. Pięknie. A jak ja idę, nie chodzi mi tam. Mhm. Nie skacze po mnie. To już jest dużo, nie? No. To już jest dużo. Ja nie jestem w super. No, ale to jest fajne. Czyli na kury nie chodzisz już? Nie lubisz kur? Tu te kury zagrodzone tak, w ten sposób. Tak, fajnie, fajnie. Tak. Czyli tutaj kury zostały odgrodzone przy pomocy folii. Tak. A tam kury nie liczy siatkę. Czyli przestałaś dusić kury. I biegać za nimi. Tak, Pancia gdzieś poszła. No już co, się niepokoisz się. Jesteś wspaniałą suczką. Wspaniałą. Czyli można powiedzieć, że problem z kurami i skakaniem mamy rozwiązany. Ona tam mi idzie. Super. Ona teraz, na przykład jak ja z nią wychodzę wieczorem, tak o 22, ona daleko nie odejdzie. Ona się boi, ona jest trzyma się. Żaba jaka, czy coś skoczy, to ona widać, że się boi. Tak, ale widać, że jest fajnie. Tylko czekam na to, żeby mi zaczęła reagować na obcy. Oj, to jeszcze za wcześnie. To za wcześnie. Tak. To z czasem przychodzi, że będzie sygnalizować. W tej chwili to jest dobrze, że ona się poznaje troszkę z ludźmi, bo pies wtedy, kiedy jest stabilny, to jest ok. Natomiast niedobrze, jak jest lękliwy, bo wtedy może atakować ze strachu, a tego nie chcemy, prawda? Nie. Fajna suka. No, czyli misja wypełniona. Tak, jestem bardzo zadowolona, bo ja byłam, tak jak do pana dzwoniłam, ja byłam załamana, no bo wychodzę, patrzę, kura leży i to tam czwarta z rzędu w ciągu 2 tygodni, 4 kury, to każdy się zorientuje, że nie. Tak. No to dziękuję w takim razie, cieszę się bardzo, że mogłem pomóc.